nazywał się Geralt z Rivii. Był wiedźminem, zabójcą potworów. Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 91. odcinku z serii Wiedźmin na moim kanale. Muszę coś tutaj sprawdzić, ponieważ mam tu mały problem. Dobra, okej, jest okej. Ponieważ no po prostu kliknąłem nie tą opcję i przypadkiem wczytał mi się autosave. Dobra, wytrzymało. Chwila, tu mamy wszystko, tak? Jest okej, tutaj wytrzymałość. Dobra, teraz tutaj. Tu jest wszystko, tu jest wymagany złoty. O, tak? Ale nie do świtu. Nie, do świtu. I przebijamy, lecimy dalej. Dobra. Energia się Geraltowi zregenerowała. Wychodzimy stąd. Idziemy szukać dalej jaskiń uchodźców. Jaskinię uchodźców mam zaliczoną. Tu jest jeszcze jaskinia uchodźców, do której musimy się dostać. No to idziemy. Gdyby Geralt tak się ruszał zawsze jak teraz, to byłoby super. A, tu jest. Wow, patrzcie, co tu się dzieje? The Walking Dead! Normalnie The Walking Dead. Wiedźmin Geralt? Słucham. Słyszałem, że kręcisz się w okolicach Foltestowego dworu. Czy to prawda? Król wynajął mnie. Nieważne. Nic już nie chcę wiedzieć. Interesuje mnie tylko moja urocza kuzyneczka. Nazywa się Antoinette. Jeśli ją spotkałeś, na pewno masz coś dla mnie. Spotkałem twoją kuzynkę. Przesyła ci pieniądze. O, dziękuję! Stokrotnie dziękuję! Dobra, czyli drugiego pajaca mamy ogarniętego.
dobre. Geralt nawet z mieczem stalowym potrafi zarąbać potwora. Dobre, dobre. Nie, kurde, Geralt. Musimy znaleźć tą magiczną formułę. To jest dobre pytanie. Kalkstein twierdzi, że na cmentarzu. Problem w tym, że ten cmentarz nie jest jakiś bardzo duże, ja tu nie widzę, widzicie, odpowiedniego miejsca na taką formułę. Wow, a co za straszny spadek FPS-a, to było okropne. Tu jest zniszczona droga do starego dworzyszcza. Okej. Łaskawy panie. Wiewiórki w okolicy widziałeś? Teraz to one wszystkie do wyzimy poszły. Nie ludzie zatracone. Co myśmy im zrobili? Znalazłem miejsce, gdzie te kurwie syny człowieka na tortury wzięły. Zakopali nieboraka po szyję w ziemi, żeby się ruszyć nie mógł. I łeb mu cały syropem klonowym wysmarowali. A nieopodal mrowisko było. Mrówy czerwone, jak kciuk wielgachne. Domyślam się reszty. Łaskawy panie. Bywaj. Dom spalili. Dobytek spalili. Co ja teraz pocznę? Czarne chmury nad Temerią. Czarne chmury. Gdzie może być ta magiczna formuła?
ryba na pewno nie będzie magiczną formułą. Chyba, że to magiczna ryba. Chwila, art, igni, art. Odpowiednia kombinacja znaków od art i igni art otworzy. A może to musi być raczej jakieś igni art igni. To mi całkowicie psuje plany, nie ukrywam. Raczej nie spodziewałem się wpisu o żywiołakach, spodziewałem się raczej właśnie, że gdzieś tam w tej książce będzie zawarte coś na temat tej zbroi, ale chyba mamy pecha. No wiesz, cholera jasna. Dobra, zrobimy to inaczej. Po prostu pójdę tam pieszo. Uf.
Niestety nie mam pojęcia, gdzie może być ta magiczna formuła. To nie jest dobra wiadomość. Idziemy jeszcze do jaskini druidów po drodze. Może tam uda się znaleźć tego trzeciego gościa. Mapa, w którą stronę do jaskini? A, w tamtym. No to idziemy. Boże, Geralt, naprawdę. O, miejsce mocy. Za daleko. Skina powinna być gdzieś tu. A, widzę ją. Geralt! Udało się załatwić wszystkie potrzebne leki? Muszę poczekać. Procedura przygotowywania lekarstw jest nawet bardziej skomplikowana od ważenia eliksirów. Mogę ci jakoś pomóc? Nie, dam sobie radę. Możesz iść i ratować świat. Bywaj. Podpalili miasto! Jesteśmy zgubieni! Ludzie to dziwne istoty. Witajcie, panie Geralt. O. Co tu robisz? W Wyzimie rewolucja. Ludzie i nieludzie mordują się nawzajem. Nie interesuje mnie to. Tutaj uciekają niewinni. Druidzi opiekują się nimi. Ja im pomagam, a przy okazji ochraniam. Mogę się na coś przydać? Chodzą słuchy, że w okolicach starej krypty na bagnach pojawiły się jakieś zabójcze monstra. Wiesz coś więcej? Ludzie powiadają coś o nietoperzowatym potworze i wampirzycy. Zbadaj te sprawy, jeśli łaska. Porozmawiajmy o czymś innym. Pytaj, Wiedźminie. Ochraniasz uciekinierów? Ano, ochraniam. Trzeba pomagać bliźnim. Wierzysz w wieczny ogień? Po prawdzie to nie, ale jestem zapobiegawczy. Kilka dobrych uczynków mi nie zaszkodzi. Bywaj. Wiedźminie, mam sprawę. O co chodzi? Zdaje się, że niedawno gościłeś na zamku króla Foltesta. To prawda. Nie spotkałeś tam Antoinette, mojej kuzynki? Nic ci nie przekazała dla mnie? Owszem, mam coś dla ciebie od Antoinette. Dziękuję, stokrotnie dziękuję. Dobry użytek z tych pieniędzy zrobię. Słucham cię, wędrowcze! Co tu robicie? Chcę zorganizować protest przeciwko wycinaniu drzew i mordowaniu gatunków zagrożonych! To chyba nie najlepszy czas. Poczekamy tutaj, aż powstanie wygaśnie i zorganizujemy zielony marsz! Pochód zakończy się pod Zamkiem Królewskim! Będziemy protestować, dopóki król nas nie wysłucha! Mamy przygotowane hasła i okrzyki, na przykład Trwale to kanibale! Albo stop mordercom zwierząt! Radzę poczekać z tym protestem. Nie możemy czekać w nieskończoność! Natura woła o pomoc! Bywa. Okej. Słucham cię, wędrowcze.
Macie może jakieś specjalne towary na wymianę? Zgadłeś. Jednakowoż nie wymieniamy ich za pieniądze. Sami jesteśmy w potrzebie. Możemy cię wspomóc, jeśli dostarczysz potrzebnych nam przedmiotów. Czego wam potrzeba? Potrzebujemy liści blekotu, białych róż, kamieni szlachetnych oraz chust i szali wszelkiego rodzaju. Patrz, by były wykonane z naturalnych włókien. Nie chcemy jakiegoś magicznego gówna. Nie chciałbym być niedyskretny, ale po co wam te wszystkie rzeczy? Czy to nie oczywiste? Białe róże będziemy rozdawać walczącym, żeby zachęcić ich do zawarcia pokoju. Z chust i szali uczynimy sztandary i wypiszemy na nich nasze hasła. Aż się boję zapytać o kamienie szlachetne i blekot. Ależ ty jesteś mało pojętny. Liśćmi blekotu będziemy machać, ponieważ będzie to zielony marsz. Kto z mieszkańców miasta zechce dołączyć do pochodu, ten otrzyma zieloną gałązkę na znak jedności z naturą. Kamienie szlachetne są nam niezbędne do przygotowania kukły króla Foltesta, którą spalimy, jeśli nasze żądania nie zostaną wysłuchane. Co takiego? To chyba oczywiste, że kukła musi wyglądać dostojnie i bogato. Foltest nie wypadł sroce spod ogona. Poza tym nie chcemy, żeby ktoś pomyślał, że to kukła reprezentująca byle łapsa. Faktycznie jestem mało pojętny. Słucham cię, wędrowcze? Ale oni mają narąbane. Dobra, musimy skupić każdy możliwy rodzaj alkoholu w tym momencie, żeby go przerobić. Słucham. Macie może... Przyniosłeś blekot? Klejnoty? Nie mam nic. Więc nie zawracaj mi głowy. Do zobaczenia. Bywaj. Dobra, naprawdę ja naprawdę poszukam rzeczy na tego questa. Czuję, że to będzie nieźle porąbane. Ale najpierw potrzebujemy ogniszeni, a dlaczego ty za mną tutaj biegasz? Geralt! Bywaj. Dobra, potrzebujemy ogniska. Dobra, jest ognisko. Nie mówcie... Jezu, Geralt. Thank you.
godzinka medytacji. I teraz tak, robimy porządki. Dobra, teraz tak, tu idzie tu, co mamy tutaj, tu mamy kota, kot zostaje, tu mamy jaskółkę, jaskółka idzie do zawieszenia. Jezu, ale mam tych broszek salamandry, mam strasznie dużo, musimy coś z nimi tutaj porobić. Co to jest? Krzesiwo. No dobra, tu mamy... O, wilcza skóra. Też by to trzeba odsprzedać komuś. Runa księżyca, mało przydatne. Runa ziemi, runa słońca, mało przydatne. Kamień runiczny, ale co tu? Kolejny kamień runiczny. Tu mamy meteoryt, dobra. Czyli tak, to pójdzie... To może iść na sprzedaż, to na pewno pójdzie na sprzedaż, to też pójdzie na sprzedaż. Żółty meteoryt, czerwony meteoryt. To zostaje, to może iść na sprzedaż, to zostaje. Tu jeszcze mamy niezły burdel, ale to tym zajmiemy się zaraz. Coś tam widzę, że w journalu nam się pojawiło. Przeznaczenie. Wielu ludzi wierzy w istnienie przeznaczenia, tej myśli siły, która wiąże ze sobą pewne osoby, determinuje ich los według... Dobra. A jeszcze coś o Redanii mamy. Tutaj to, co tutaj mamy, to zamordowanie tego króla Wizimira, to wszystko jest opisane w książkach z Wiedźmina, więc jeżeli kogoś by interesowało to bardziej, to właśnie odsyłam do książek z Wiedźmina, szczególnie tomy 3, 4, 5, 6 i 7, bo to one opisują całe tamte wydarzenia, właśnie cały najazd Nilfgaardu i co tam się działo i dlaczego oni w ogóle na nich tam najechali. Dobra, to co, no to ruszamy do Starej Wyzimy, ponieważ chciałbym porozmawiać tam z Kalksteinem. Tu mamy dwóch grot, ale mnie by bardziej interesował Blackot w tym momencie, a wszędzie to dwóch grot jest. Dobra, ja dobrze idę, nie. Troszeczkę zbłądziłem. Ach, uwielbiam to. To, jak Geralt jest w tym momencie fajnie wyskillowany, to po prostu to daje prawdziwą przyjemność z gry, bo teraz taka... teraz taki topielec, widzicie, on schodzi na dwa strzały i możemy brać udział w naprawdę świetnych walkach, gdzie tych potworów jest naprawdę dużo, tak? Nawet też z ciekawszymi potworami możemy...
sobie teraz walczyć, a nie tylko właśnie z tymi topielcami. Dobra, gdzieś tutaj było to przejście, co nie? Tutaj. Dobrze, idę. No to idziemy. Musimy się dostać do starej wyzimy. Tęsknię. Podpalili miasto! Jesteśmy zgubieni! Cóż bywa. Dobra. Tym, co tutaj się będzie działo, zajmiemy się w następnym odcinku, ponieważ ten już jest wystarczająco długi, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie, pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Wiedźmina, gdzie spróbujemy się przedrzeć do laboratorium Kalksztajna, ale dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście. No i na razie.